We Wrocławiu były realizowane na hali część zdjęć takich trudniejszych, które ze względów bezpieczeństwa nie chcieliśmy kręcić na prawdziwym torze żużlowym. I to były zdjęcia do efektów specjalnych. Pracowało nam się wspaniale, spędziliśmy tutaj 2 tygodnie i również sceny ze statystami robiliśmy i sceny z kaskaderami. Natomiast te sceny żużlowe, prawdziwe na torze kręciliśmy w Tarnowie z prawdziwymi tarnowskimi żużlowcami. To jak się kręciło właśnie żużlowców? To były też 2 tygodnie zdjęć, ogromny stres, żeby coś się nie stało, ale wspaniali chłopcy, którzy nam pomogli, to znaczy 2 też naszych aktorów, naturszczyków, czyli prawdziwych zawodników kiedyś, żużlowców, czyli Łukasz Kaczmarek i Tadzio Kostro, też jeździli. Jeździł Jacek Rępała, jeździł Mirek Cierniak i młodzi chłopcy tarnowscy i przed nimi i za nimi jeździł quad, taki sportowy quad z umieszczoną kamerą przymocowaną do specjalnego takiego urządzenia. No bo to wiadomo, że to są wielkie drgania i przeciążenia, także mieliśmy wielkie szczęście, że trafiliśmy i na wspaniałego kierowcę kładowego, sportowca Mariusza Wojtasika i taki właśnie sprzęt pod kamerę specjalny, właściwie był testowany przez nas. Kuba Jakubczyk spod Lublina właśnie robił taki nowy swój patent. I to od zawodników wymagało naprawdę niesłychanej precyzji i skupienia, dlatego że no, była cała choreografia każdego biegu. Nie mogli sobie pozwolić na żadne ścigania się takie prawdziwe. Wiedzieli na którym wirażu, który ma być pierwszy, który drugi, w jakiej konfiguracji to się wszystko ma zadziać. A dodatkowym utrudnieniem oczywiście było to, że quad jeździ dużo wolniej niż motocykle żużlowe. W związku z tym chłopcy musieli wolniej, dużo wolniej jeździć, no co wiadomo, że jest i niebezpieczne i bardzo, bardzo trudne. Tak, bo w żużlu niewiele trzeba, żeby się stało coś złego. Niewiele trzeba, tak, ale na szczęście skończyliśmy zdjęcia, nic się nie stało nikomu, także byłam bardzo, bardzo szczęśliwa. Jak długo trwało przygotowania do tych scen na torze żużlowym? No długo, wie pan, to już na etapie pisania scenariusza, ja oglądając biegi bardzo różne, te najciekawsze, po prostu decydowałam się na to, który układ właśnie choreograficzny biegu będzie dla nas korzystny. Potem to jeszcze przechodziło przez konsultacje takie teoretyczne, potem jeszcze na torze żużlowym też wiadomo, że wszystko musieliśmy jakby dopasowywać właśnie do i kamery i możliwości zawodników, więc no to na pewno ponad rok. Właśnie to myślałam, że to długo trwały te przygotowania i analizy. Mm-hmm. Bardzo długo, tak, bardzo długo i no, muszę powiedzieć, że bardzo dużo i oglądałam, i czytałam, i jeździłam. Jeździłam na prawdziwe zawody, rozmawiałam z zawodnikami. Zresztą, czego żałuję troszeczkę, bo bardzo chcieliśmy robić zdjęcia tego głównego stadionu we Wrocławiu, na stadionie olimpijskim. Tyle, że niestety zaczął się remont. Myśmy wcześniej zacząć nie mogli, ale Częstochowa też jest bardzo pięknym stadionem i też się bardzo, bardzo sprawdziła. A skąd zainteresowanie żużlem? Wie pan, to jakieś takie powroty, takie flesze z dzieciństwa, kiedy oglądałam żużel w telewizji i też fascynacja no, takimi
prawdziwie męskim sportem, jednym z najniebezpieczniejszych, jeśli nie najniebezpieczniejszym. I rzadko w sporcie widać tak namacalnie taką pasję, szaleństwo dobre, takie zaangażowanie, taką miłość do tego, to jak sport jest w stanie wciągnąć zawodników w swoje tryby i nie puszczać ich bez względu na to, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa, bo właśnie no to jest też specyfiką tego sportu, że raz się jest na górze, raz na dole, że to jest klęski i upadki i potem nagłe wzloty. Wszystko naprawdę może się przytrafić. Jak w życiu. Spotkałem się z opinią, że to nie jest sport, tylko właśnie kurwida i walki gladiatorów. No nie, tak, aż tak bym nie oceniała. Myślę, że to jednak jest sport, to jest godziny ćwiczeń chłopców przygotowywania się również zimą. I to, co jest też dla tego sportu bardzo, bardzo ważne, no to jest psychika. To jest to, że chłopcy muszą mieć rzeczywiście stalowe nerwy i zostają w pewnym momencie sami ze swoimi problemami. I jak przekręcają manetkę gazu, no to są zdani tylko i wyłącznie na siebie. Pokazała Pani nie tylko żużlowców, dramat, ale też kibiców, mm-hmm. To jak wygląda, jest wśród nich ksiądz na przykład. Tak, dlatego że kibice żużlowi od kibiców piłkarskich na przykład tym się różnią, że rzeczywiście naprawdę całe rodziny chodzą, różne pokolenia, że to jest takie miejsce, stadion żużlowy, miejsce spotkania rodzin, znajomych, takie święto i wszyscy wspólnie rzeczywiście bardzo, bardzo przeżywają, bez względu na to, czy to są dziewczyny, kobiety, dojrzałe, starsze panie, czy mężczyźni, czy młodzi chłopcy, czy w końcu dzieci, bo dzieci też na stadionach żużlowych są bardzo częstymi gośćmi. Tak, to co robi wrażenie, to bardzo dziękowa w tym filmie. I ten ryk silnika, ale nie tylko. No tak, Michał Wojciech, który robił, przygotowywał dźwięk, fantastycznie się sprawił on głównie właśnie w Tarnowie, już po naszych zdjęciach tych głównych, jeździł kilkakrotnie i spędzał całe godziny z żużlowcami, przyklejając im mikrofon w różne części motocykla, ubrania na kask i no to jest cała ta zlepiona warstwa bardzo, bardzo trudna dla niego. Myśmy rzeczywiście dźwięk robili bardzo, bardzo długo. No dla mnie dźwięk też jest niesłychanie ważny, obraz, dźwięk. Aktorzy, muzyka, wszystko razem. To dokumentalne zacięcie, jak mówimy, jak wygląda faktycznie z filmu dokumentalnego. To mnie bardzo cieszy, co Pan mówi, dlatego że to jest dla nas rzeczywiście komplement, bo bardzo, bardzo nie chciałam, żeby to było w jakimkolwiek stopniu sztuczne i żeby się wydawało. Właśnie zależało nam na tym, żebyśmy tak pokazywali ten żużel parki maszyn, jakby to było w trakcie prawdziwych zawodów. Przeczytałem, że to pierwszy film żużlowy fabularny od 70 lat w Polsce. Tak, nie tylko w Polsce, na świecie, dlatego że w 1946 roku na Wimbledonie zrobiono czarno-biały Brytyjczycy film, którego fragmenty udało nam się obejrzeć. I od tej pory rzeczywiście filmu poświęconemu wyłącznie żużlowi nie było. Jednak trochę czasu zajęło, zanim się doczekaliśmy premiery. No zajęło, szczerze mówiąc, no to jest taki film też dla mnie bardzo trudny, wielowątkowy, pisząc scenariusz przy stole, właściwie nie zdawałam sobie do końca sprawy, że tyle postaci tam jest, tyle wątków, tyle historii, które się przeplatają, w związku z tym dosyć długo trwał montaż. No i potem efekty specjalne rzeczywiście też zajęły nam sporo czasu. Film w końcu wszedł do kin, zapraszam mnie więc na żużel. Tak, zapraszam Państwa bardzo, bardzo gorąco do kina.
Czym jest dla mnie Żużel? Pierwszym tytułem, w którym miałem okazję zagrać główną rolę, więc takim trochę poważnym wstępem i poważnym punktem zawodowym. I wspaniałym wspomnieniem tak naprawdę z niezwykłego planu. Zagranie żużlowca to było wyzwanie, to było ciekawe doświadczenie, jedno i drugie? Wiesz co, to jeden z powodów, dla których zdecydowałem się jakby na ten scenariusz, no poza samą treścią, to ten świat żużla, tak trochę nie za bardzo eksplorowany przez filmowców, też niezwykle ciekawe środowisko. Właśnie, wyglądał research i te spotkania ze sportowcami? Przede wszystkim mecze żużlowe tutaj stanowiło takie źródło inspiracji, ale ja miałem też kilku aniołów stróżów swoich, bo w rolę mojego mechanika wcielał się były żużlowiec, jednego z bohaterów, który cały czas mi towarzyszył prawie przy filmie, więc dbali oni nad wiarygodnością moich dokonań tam w parku maszyn, jeżeli chodzi o sposób posługiwania się elementami motoru. Oczywiście mieliśmy tam troszeczkę jakichś takich sytuacji, gdzie musiałem się nauczyć na przykład zmieniać koło na potrzeby rzeczywiście filmu, ale samej jazdy się nie nauczyłem, bo jednak tutaj było to przez producenta dosyć mocno obwarowane z kwestiami bezpieczeństwa, więc mogłem się znajdować tylko na wyłączonym motorze. Tak, nie każdy może sobie jak Tom Cruise odgrywać. Tak, pozwolić sobie na takie. To nawet nie jest kwestia tego, czy pozwolić sobie, czy nie pozwolić, ale wydaje mi się, że tu musiałbym naprawdę się przynajmniej podstawową wiedzą jazdy na motorze, a poza tym jeszcze latami, żeby w ten ślizg wchodzić, to trochę trzeba by potrenować. Poza tym to jednak niebezpieczny sport. No tak, i przy realizacji, gdzie trzeba cały czas powtarzać sceny, było to naprawdę trudne. No. Tak, ale to też sport bardzo w Polsce popularny, więc jest ta presja, chyba oczekiwania fanów, którzy kochają żużel i oczekują chyba dobrego filmu o żużlu. Tak, ale mi się wydaje, że to nie jest tylko film jakby o żużlu, bo żużel tutaj stanowi bardzo istotne, no wiadomo, jest tytułowym tutaj bohaterem, można powiedzieć. Tyle tylko, że ten film też serwuje i proponuje dużo więcej niż tylko wyścigi. One tutaj są jakby bardzo ważnym tłem dramaturgicznym i wpływają na losy naszych bohaterów, ale tutaj troszeczkę o relacje pomiędzy bohaterami bardziej chodzi niż te zmagania na torze, takie mam wrażenie. Identyfikowałeś się trochę z głównym bohaterem, jeżeli chodzi o ten wybór kariera, czy miłość, jaką drogą pójść, na ile się poświęcić aktorstwu? Nie. Chyba akurat praca aktora nie wymaga takich poświęceń. To jest troszeczkę związane z charakterystyką tego sportu i tym, że tak dużo się ryzykuje jakby wsiadając na motor, że naprawdę, tak jak wspomniałeś wcześniej, Corrida czy Gladiatorzy, tutaj też zdarzają się wypadki, na porządku dziennym są wypadki, kalectwo, tego typu rzeczy i z tymi rzeczami człowiek wsiada na ten motor. I wydaje mi się, że to życie zewnętrzne, pozatorowe, jest niejako takim obciążeniem trochę dla tego zawodnika. Nawet spotkałem się z takimi opiniami zawodników, że no, człowiek zaczyna odpuszczać gaz w momencie, kiedy rodzi się dziecko, kiedy ktoś wziął ślub, zaczyna jakiś nowy etap w tym życiu zewnętrznym. A w moim przypadku nie ryzykuję życia. Wiadomo, zdarzają się na planach wypadki, ale nie jest to tego rodzaju jakby napięcie. Pytanie, czy poświęcić całe życie aktorstwu, tak jak oni poświęcają żużlowi? Chyba tu jesteśmy różni. Mi się wydaje, że ja mam jeszcze też inne rzeczy jakby poza filmem, które gdzieś tam zajmują mnie bardzo i na które też chciałbym mieć czas i możliwość. Chociażby muzyka jest dla mnie takim bardzo ważnym elementem, czy fragmentem życia, wycinkiem życia, któremu też bym chciał poświęcić swój czas. Tak, właśnie w tym filmie jednak jest podkreślony dość mocno te dylematy, te rozmowy na ten temat, czy powinien wejść w związek bohater, czy nie. Zgadza się, no jest to właśnie, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo, bardzo ważna płaszczyzna jakby w tym wielowątkowym torcie. Tak, w żużlu pokazani są też kibice, pokazane zostały te imponujące sceny, które nakręcono zresztą we Wrocławiu, jeżeli chodzi o efekty specjalne. To też robi wrażenie, szczególnie te wyścigi żużlowe. To w ogóle było trudne zagadnienie, bo okazuje się, że wcale nie tak łatwo było skręcić w taki konwencjonalny sposób kamerą
nie było możliwości jakby wjechać na tor i jechać przed motorami, bo motory nie mogły zwolnić, bo w momencie, kiedy by motory zwolniły, to zawodnicy nie byliby w stanie wejść w ślizg, który jest tak charakterystyczny dla tego sportu i wykastrowałby, powiedzmy, ten obrazek z tych najbardziej interesujących i najbardziej mięsistych rzeczy i stąd decyzja o tym, żeby realizować te rzeczy w postprodukcji, co też nie jest, wiadomo, łatwe. Czekaliśmy się już filmu Żurze, ale niedługo kolejna premiera we Wrocławiu na Festiwalu Nowe Horyzonty, film Hiacynt, na który też czekam. Jak się pracowało nad tym filmem? No to jeszcze na pewno będę się do tego jakoś ustosunkowywał. Mam nadzieję, że się spotkamy przy okazji tej premiery, bo jeszcze jesteśmy przed takim, powiedzmy, szkoleniem, które z racji, że producentem filmu jest Netflix, obwarowania wokół umowy i tego, co możemy mówić, są dosyć solidne, więc myślę, że jak spotkamy się na festiwalu, to z chęcią opowiem. Właśnie, praca, z jednej strony film o żużlu, wyzwanie, z drugiej strony film dla Netflixa, też chyba wyzwanie i jakieś wyróżnienie. Na pewno, tak, bardzo, 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 bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że po raz kolejny spotkałem się z Piotrkiem Domalewskim, więc to było takie spotkanie wyczekiwane od czasu. Zresztą to ma swoją klamrę, bo ja kończąc Żużel, jak przyjechałem tutaj na konferencję prasową właśnie do DCF-u, to jechałem prosto z planu Cichej Nocy, wtedy debiutu jeszcze Piotrka Domalewskiego, a tutaj no, taka piękna klamra, że po raz kolejny udało nam się razem pracować. No, póki co zapraszamy na Żużel do kin, bo na Hiacynt będzie trzeba jeszcze poczekać. Zgadza się. W kinach no, na pewno będziemy mieli tę przyjemność obejrzeć go tutaj we Wrocławiu, a na pewno film pojawi się na platformie Netflixa. A Żużel to też chyba warto obejrzeć w kinie ze względu na te efekty też dźwiękowe. Zgadza się. Chyba tutaj ten dźwięk taką istotną rolę gra, że na komputerze nie będzie tego efektu, który właśnie przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, który dobiegał z sali, ten ryk silników. Zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie.